Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Assassin's Creed Origins. Od czego zaczniemy dzisiaj? Zaczniemy od jednej ciekawej rzeczy. Otóż to jest Sphinx. Sphinx, który powiedzmy, miałem wrażenie, tak samo jak Bajek to skomentował, że jest troszeczkę większy. Okazuje się, że jest taki dość tyci mimo wszystko. Tutaj mamy jakąś tablicę do przeczytania, swoją drogą. Tutaj spoczywa posąg wielkiego Hefrena. Okej, dobra, to możecie sobie przeczytać całość. Mnie to tak bardzo nie interesuje, ale ten ukryty podziemny pytajnik, który się tutaj znajduje, można się do niego dorwać tym ukrytym wejściem, które znalazłem tutaj, no z tyłu, praktycznie prosto w tyłek temu Sfinksowi wchodzimy. Tak więc dostańmy się tutaj i zobaczmy, dokąd nas to zaprowadzi, a potem od razu zajmiemy się fabułą, ponieważ w sumie mnie to zastanawia, co ja takiego tutaj odkryję i co mogę sobie tutaj przeszukać i ograbić oczywiście, standardowo. Zbierz skarby 3, co? Przejście pod Sfinksem, no okej, dobra. No to kurde, impuls animusa i jedziemy przed siebie. 200 monet? Bardzo przyjemnie. Jeszcze jeden impulsik, tak dla pewności. No, zdecydowanie. Jak dead end? Ziomek, kurwa, nie wkurwiej mnie, Bajek. Tutaj jest dziura, a ty mówisz, że dead end. No, proszę cię. Czy ja zginę, jak tu spadnę? Nie, aczkolwiek też z drugiej strony donikąd mnie to nie zaprowadziło. A ja nie chcę tutaj czegoś, co może być crucial, pominąć. Tutaj może będzie... O, właśnie, dwa skarby, proszę bardzo. To też byś nazwał dead endem, ziomek? Dead end? No, halo, zejdź, 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 o! Co się dzieje? Złaś, dobra, spokojnie, teraz przeszukajmy, okej. Dwie tarcze tutaj jak na razie znalazłem. Super zdobycze, takie dość mocno skoncentrowane na defensie, ale nie będę narzekał. Jeszcze jeden impulsik, co by niczego nie przegapić. Liczę na jeszcze więcej piaskowych kryształów, ponieważ pisaliście mi totalnie w komentarzach pod poprzednim odcinkiem, że one są potrzebne, żeby zdobyć zbroję, żeby odebrać zbroję, którą można mieć zapatrzenie w gwiazdy, aczkolwiek ja to już wiedziałem. I dlatego się właśnie jarałem, że je tutaj zdobywam. Ciemno to jak w dupiu, szczerze mówiąc. Czy ja coś tutaj znajdę? Ten impuls animusa w sumie, jak mi nie pokaże niczego do podniesienia, to ja mam gdzieś chodzenie w jakieś tam ukryte miejscówki. Tutaj pajączynki. Co my tutaj mamy? O, mniejsze sfinksy wewnątrz sfinksa. To interesujące. Holy shit! O, to jest interesujące. Co tutaj się... O, proszę. Co my tutaj mamy? Ha! Jakieś ty... Ty, dobra, okej, rozumiem. To są jak nic lokalizacje kamiennych kręgów do patrzenia w gwiazdy, a te dwa światełka oznaczają, że popatrzyłem się już w dwa. Ponieważ popatrzyłem się już w dwa, tak to działa. Aha, okej. Czyli tutaj pewnie się przychodzi odebrać nagrodę, czyli ten cały strój i zapatrzenie właśnie w gwiazdy. Za ten event, za to wydarzenie, eventodarzenie. Ukończone lokacje. No właśnie, ja tutaj nic więcej chyba nie zdziałam, tak mi się wydaje. Ponieważ muszę przyjrzeć się wszystkim gwiazdom przy kręgach. Ja to być może zrobię w którymś momencie, po prostu sobie wezmę jakąś tę mapkę, pojeżdżę i popatrzę. A jedne kręgi są nawet w sumie zaraz bardzo niedaleko, znaczy lokacje niżej, o. Aczkolwiek niedaleko, wydaje mi się, że te kręgi już obadałem i chyba te albo te. Nie jestem pewien, te światełka jakoś nie są zbyt wylewne, jeżeli chodzi o dokładne lokalizowanie tego. Dobra, muszę teraz stąd wyjść, a to niekoniecznie będzie takie szybkie i prędkie. Ej, czy tędy nie dam rady stąd wyjść w jakiś skrócony sposób, tak aby na pewno... Na pewno. Nie ma tu jakiegoś przejścia. Ty, coś tam jest. Może dam radę tędy wyjść. Znaczy, żywię taką szczerą nadzieję. Ale nie, chyba nie. Shit. Chociaż, ty, dobra. Wskoczyłem tutaj, jednak. Proszę, gro, daj mi tutaj wyjście. Będzie o wiele prościej, szybciej, sprawniej. A nie wracać przez te wszystkie tam kuluary, przez które już przed chwilą szedłem. Chcę iść do naszego kolegi i rozpocząć, kurde, likwidowanie zła. No, czasem trzeba kliknąć jednak to aż, by wyskoczyć wyżej, a czasami to robi sam. Tiruriru? Nie, dobra. Okej, czyli znamy już funkcję Sfinksa. Jakieś tajemne tajemnice ukryte są pod spodem. Dobrze wiedzieć, tutaj jakieś pierdółkowate ilości monet. A czy mamy gdzieś wyjście? Widzę chyba światło słoneczne, nie?
Tia, mamy, tutaj znowu tyłkiem wyjdziemy? Tak mi się wydaje. Idź na targ w Gizie, pomów z kontaktem Apollodorosa. Właśnie. To jest mój cel główny teraz. Czyli misja fabularna oczywiście. Schowajmy to. Wyciągnę mój legendarny mieczyk, ponieważ jeszcze nie miałem nim okazji walczyć. No i jedziemy do questa głównego, który znajduje się bardzo niedaleko. Kontakt Apollodorosa jest podobny jakimś zwykłym handlarzem, więc będę musiał sobie tutaj przepytać, pogadać i generalnie znaleźć jakoś kolegę. A może od razu skorzystam z usług jakiegoś tutaj handlarza? Nie ma tutaj żadnego normalnego handlarza. Semo Halimasz! Welcome to Mered's Wares, traveler. Well, what do you think? Junk? Then. Ah, I haven't finished. Are you blind? I've nothing left to show you. But you've much to tell me about the hyena. Ah, funny. As it turns out, that happens to be the most expensive thing I'm offering. Funny indeed. Delivery upon payment. WTF. 100 drachm, bitch, please, mam troszeczkę więcej. Your absurd fee. Now what can you tell me? The hyena is not her real name. On tak serio? Easy, easy. A poor attempt at humor, I'm afraid. Where can I find her? Her name is Khaliset. A favor. Some customers of mine took my horse after a dispute. Their camp lies in a quarry just south of here. Take my man, retrieve my horse, and I'll give you what you came for. How you found yourself in Apollodorus' company escapes me. Chyba Bajekowi nie podoba się takie podejście rekina biznesu. O, Khaliset. A, czyli hiena jest kobietą. Okej, okay, to chyba pierwszy taki przypadek. No to co, kurde, bierzemy jakiegoś losowego konia. Ach, Belly. Aha, my musimy jechać z nim. Mered rarely keeps protectors as allies. He doesn't trust authorities. But he pays well. And very few pay at all here in Giza. Wytyfy, dokąd my jedziemy? Nie, mój znacznik jest ustawiony w dupianym miejscu. Ach, ja muszę zdjąć ten znacznik, bo to będzie wkurwiać. Kliknę tutaj i go usunę. Okej, teraz będziemy jechali do misji. We speak one word and we are hyena food. Nice try. Tararara, dobrze, jedziemy tam, gdzie mamy jechać. O, potrąciłem jakiegoś biedaka. Okej, dobra, czyli znowu lądujemy w jakimś obozie, znowu pewnie trzeba będzie się pozbyć wszystkich. Ewentualnie cichaczem podpieprzyć tego konia. Zobaczymy. Ty, czy oni oni walczą z jakimiś ludźmi tam? Dobra, jebać was. Nieważne, bez znaczenia. Odkryto nowe miejsce. Kryjówka w wyczerpanym kamieniołomie. Dobra, dobra. To już są tutaj przeciwnicy, nie? Na 20 poziomie to nie jest aż taki wielki problem z nimi. Nie będzie, myślę. O, już chcą atakować. Shit. Dobra, zejdźmy z tego konia. Ja bym się tutaj jakoś, kurde, skrył, żeby zrobić zwiad za pomocą mojej senu. Oni już tutaj chcą mnie napierdalać. Gdzie ten skarb tutaj jest? Jesus. No to nie był skarb, nie nazwałbym tego gościa skarbem. Ty. Ten tutaj się zaczyna, kurde... Seksualny, niebezpieczny, zbliżaj do mnie. A ci co? A ci oczywiście, kurwa, robią syf. Jezus Maria. No dobra, okej, wiecie co? No to chyba zrobimy to, kurde, tak, że nie będę się pierdolił tutaj w bycie jakiś mega cicho. Po prostu się tam wbijemy i ich powybijamy, nie? Ewentualnie. No, ten już tutaj też będzie się z nami bił. Jezus Maria. Kurwa, panowie, no normalnie bawić się z wami to normalnie czysty ból. Giń! Jezus Maria, strzały się go nie imają, postrzeliłem swojego, giń już! Już? Mogę? Nie będziecie, kurde, przeszkadzać? Nie będziecie wkurwiać? Dobra, dużo przeciwników tutaj widzę stoi na dachach. Porozkładani są, żeby tutaj skautować teren. A gdzie będzie ten koń? Zaraz go zlokalizujemy. Tam mamy jakiegoś szafuncia. Koń gdzieś bardziej w tamtą stronę. Tutaj go mamy, okej. Okay. Schowany w budynku, a to gnoje. Dobra. Ty, co? Ktoś powiedział damn it shit. To nigdy nie jest dobry znak. Chyba, co się...
Hey, who shot that? Wytyfy. Czy ci goście strzelają do nich z łuku? Nie. Ktoś przyszedł do nich napierdalać? Nie. Nie mam zielonego pojęcia, ale zlękli się czegoś i teraz są w takim trybie jakby... Hola, hola, co się dzieje? Alarm! Over here! Jaki kurwa alarm over here? Kto? Dlaczego? Że ja? Nie. Nie ma szans. Wkurwia mnie to, że mam z tymi gośćmi to zrobić tak naprawdę. Nie wiem, gościu wysłał chyba ich jako jakieś takie ubezpieczenie, że nie wiem, że nie pójdę gdzieś na własną rękę sobie działać, że nie zajebię konia. Tylko, że niestety on, kolega się nie orientuje, że to w sumie nie ma znaczenia, czy przyjdą ze mną jakieś pomagierzy, czy nie. Bo gdybym naprawdę ich tutaj nie chciał, to bym ich po prostu zamordował. Czy ktoś tu wbiegnie do mnie zaraz? Niekoniecznie. Ale patrzcie, co my mamy tam. Mamy kolegę, który niestety nie zginie na jednego strzała. Szkoda. Właśnie na co oni tak krzyczą? Ci tutaj wleźli za mną. Grzeczne, kurde, minionki. No ale ja nie mam tutaj za bardzo jakby... Nie wziąłem udziału w wywołaniu tego alarmu. O, tak bym to ujął. Dobra, dobra. Tam jacyś goście sobie łażą, ale chyba nie będą większego problemu stanowić, mam wrażenie. Bang! Ohohohoho! 1500, 900, 1500, 900, 200 kurwa damage'a, tak. Liczby być trudne dla moja głowa. O kurwa, ile ich tutaj weszło teraz, o panie. To się może źle skończyć. Dobra, YOLO. Zabiję tego na 21. Nie dam rady tego jakby zrobić bardziej elegancko, przykro mi. Ale mogę się po prostu ponapierdalać z nim. Oh shit, oh boy. Pół paska życia, hardkorowo. O, świetnie, gościu wlazł na górę. Po to, żeby tu zejść, czy będzie z łuku do nas strzelał? O, bez znaczenia chyba? Nie. Nie bez znaczenia, ale dobra, jebać go. Dobra, dobra, daj się zabić. Naładuję atak mieczem. Hadong, dziko. Gin. Dobrze, dobrze. Gdzie jest kolejny? Tam jakiś stoi. Ty jesteś przeciwnikiem? Wygląda jak dziecko. Never mind. Dostał w pysk. No w pysk nie, ale... Gadet. Jezus Maria, jakie ninjogi. Czemu pasek życia? Aaaa! Nie skaczcie tak! Dajcie się zabić, dajcie się zastrzelić, proszę. Gdzie on polazł? Wlazł na górę i schodzi na dół. Gin! Naprawdę, wyglądał jak dziecko, a wkurwiał w sumie tak samo jak dziecko. Tak samo mocno jak dziecko. Jesus, dobra. Super łuku, zabij tego frajera. Bang! Cudowny jest ten damage czasami, naprawdę. Dobra, nie wiem, gdzie poszedł Szefuncio? Tam się ich dużo zebrało, przez co mniej ich jest teraz dzięki temu tutaj. Co bardzo mi na rękę jest. Nadal się będę skradał mimo wszystko. Postrzelmy tego frajera w głowę. Do widzenia. Z tego chyba damy radę odzyskać naszą strzałę, jak tylko podejdę i go przeszukam. Nawet 4! Holy fuck. Dobra, tego gościa też pewnie nie dam rady zabić strzałem w głowę, a szkoda. Ten auto-aim, czy wy widzicie, co on robi? Jak mi sam wskakuje po prostu gdzieś w jakieś zjebane miejsca. Nie ma mnie tu. Wchodzę w głębokie krzaki, lol. I gościu mnie teraz przestał widzieć. To jest taka jedna z głupot tej gry. No dobra, chodź, nie wywołaj alarmu, po prostu zgiń. Zgiń na moje polecenie i życzenie, tylko, wait. No. Hello! Kurwa mać, no oczywiście. Oczywiście, że wchodzi na górę. Co to kurwa za taktyki są w ogóle? Kto spierdala na jakieś skały okoliczne, kiedy się go atakuje? Nie będzie strzelania we mnie. Bang, bang, motherfucker, moim legendarnym mieczem. Legendarnym mieczem zawsze bardzo chętnie pomachał. Musiałem sobie zminimalizować jedno tutaj łokienko. Dobra, okej. Okay. Mogę już tego gnoja postrzelić? Pozwolisz mi, gro? O, w głowę! I kurwa, jeszcze raz. Szybki drugi strzał? Chyba się nie uda. Kurwa, drzewo mi na drodze stoi. Nie wierzę. Gin! Teraz! Kurwa, się przesunął, no. Brak amunicji, oczywiście. To może bym teraz chociaż assassination na nich zrobił, nie? O, Senu tutaj ładnie działa. Chciałbym mu w głowę trafić, ale... A! Postrzelił mnie! No. A, gówno, dobra! Zjeżdżam na dół i się napierdalam ze wszystkimi. Kurwia mnie ten obóz niezwykle. Tego mogę za to załatwić w ten sposób. Piękny, okej. Okay. A po tego idziemy naturalnie i normalnie.
frajerze. Chodź tu, kurwa, będę machał. No nie, no znowu włażą. To jest sprytne, ja rozumiem, ale wkurwiające jak mało co. Że goście uciekają na jakieś tam wyższe punkty, żeby walczyć ze mną. Oczywiście, wiecie, high ground i tak dalej. Dobra, panowie. O, do widzenia. Kombinacja z rzutem. Zapomniałem oczywiście, że mogę zrobić tą kombinację z rzutem standardowo. Tak więc muszę pamiętać na przyszłość. Dobra, dobra. Nie wiem, co się stało z tym drugim, czy został w tyle, czy nie żyje. Nie za bardzo mnie to, szczerze mówiąc, interesuje, ponieważ żaden z nich nie był mi ani trochę potrzebny, a wręcz przeszkadzali, jak tylko byli w stanie. Mogę pomóc za to cywilom. Tam ktoś mnie chyba zauważył, ale jebać go. Pomóż cywilom, proszę bardzo. Dobry uczynek mój. Czy on mi teraz pomoże walczyć w jakiś sposób? Nie. Nie, tylko 100 expa. Okej, okay, dziękuję. Siema. Oczywiście, teraz mi gościu musiał naprzeszkadzać. Dobrze, bardzo przyjemnie. Jestem mega fanem zwykłych mieczy, albo tych całych hopeszy, czopeszy w Originsie, bo lubię jak coś ma taki średni zasięg i szybko się tym macha. Wtedy najprzyjemniej mi się, myślę, walczy. Coś tam zdobyłem. Nie przeszukałem tego skarbu ostatecznie, świetnie. Teraz! Ach, trzeba poczekać, aż się pokaże informacja. Bo że są tutaj dwa skarby. Ty, Senu, to gdzie ja znajdę drugiego skarba? Tam drachmy, tutaj będzie? No weźże mnie, zlokalizuj ten skarb, ptoku. Koń już czeka, to prawda. Tam kolejni przeciwnicy, ale Senu nie chce mi skarbu lokalizować, a powinien gdzieś się tu znajdować. Znajdowadywać. O ty, dobra, mamy to, podleciałem troszeczkę bliżej. Gdzie on będzie? Gdzieś tam. Chciałbym ukończyć lokację, ponieważ daje to niemałą ilość expa. Tam jakieś schodki, dobra. Te schodki mnie pewnie zaprowadzą tam, gdzie chcę. No dobra, mamy tego konia, ale mamy tam jeszcze parę niezałatwionych biznesów z przodu. A ja lubię kończyć, kurde, rozpoczęte sprawy. Cniec tak. W głowę. Dziwko? Teraz tego tutaj szefuncia najchętniej bym postrzelił. Jeboj! Jeszcze raz, nie mam amunicji. Okej, trudno. Naładujmy już silny atak. Boi! Nice! Dobra. A ten już nie ma wiele do powiedzenia. Dlatego musiałem właśnie zabić dowódcę czy tam kapitana, którymkolwiek był akurat ten jeden, którego właśnie zabiłem, bez znaczenia. I też tutaj jakieś schodki są, wejście do jaskini, zapewne w jaskini się właśnie skarb znajduje. Więc bardzo szybki, mały detour do środka, zobaczyć co ja tutaj znajdę i co tutaj będzie. Zapewne... Oh boy! O, całkiem spora część tej lokacji tutaj się znajduje. Dobra, gdzie mamy nasze skarby? Poza tym, że jakieś pierdoły są tutaj, ale też futro. Futro to już jest coś o wiele cenniejszego niż zwykła pierdoła. Bo jednak polowanie na lwy i pantery to jest troszeczkę żmudne, ponieważ dobrze się bronią. Dobra, gdzie jest ten drugi skarb? Czy on będzie gdzieś tutaj? Czy ja coś pomijam? Jestem prawie pewien, że tak. Zawsze lubię sobie tak założyć, że coś pomijam. Tutaj mamy głębszą część jaskini. O tak, czy tutaj będzie skarb? Tak jest! Coś tam jest większego do zebrania, to jest zapewne właśnie skarb. Haha! Mam cię, kurwa! Kryształ i lokacja ukończona. Więc dostajemy 600 expa. To jest, kurde, 1/3 tego, co dostajemy za cały ten quest? Nie. No, 1/4. 1/4? 1/4. Dobra. Możemy już w końcu stąd iść. Tak wiem, wszyscy będziecie przeszczęśliwi. Nawet jak już tam ktoś został jeszcze niezabity, to już kij z nimi. Zabiłem dowódcę, zabiłem kapitana, to mi wystarczy do szczęścia. Nie chodzi mi tutaj o totalne morderstwo, czystość rasową i czystość jakby sojuszniczą, że wszyscy poza moimi muszą zginąć, tak więc kij z tym. Dobrze, że pochodni ma w sumie nieskończoność, tak powiedzmy metodą rozpoznania doszedłem do takiego wniosku. Zrzuciłem tamtą pochodnię, bang, wyciągam z zapasa nową. Tą zrzucam, bang, wyciągam nową i zrzucam. I wyciągam. I tak można w nieskończoność. Czy tam jakiś przeciwnik próbuje jakoś lawirować? Być może, ale kij z nim. Wsiadamy na konia. Wsiadamy na konia i jedziemy tam, gdzie mamy jechać. Całkiem ładny, całkiem ładny. This must be Mered's horse. He neglected to tell me his customers were bandits. No to lecimy w takim razie. Tutaj ktoś tam oczekuje zemsty. Aczkolwiek te questy są dupiane i nagroda za nie jest niewarta robienia, szczerze mówiąc. Poza questami tego całego Reda? Nie, jakkolwiek się nazywa ta dziewczynka, czy ten chłopak, dzieciak z wielbłądem, który daje daily questy. Bardzo przyjemna w ogóle forma trzymania gracza przy grze. Przynajmniej póki się jeszcze nie skończyło.
Leafik też obecnie gra w Assassina. No i trzeba przyznać, że gościu jest pogrzmocony, bo on ledwo co tknął fabułę, a już wymaksował grę. Raz, dwa, trzy, pięć! Mówię do was dzisiaj jako wasz zięć. Dobra, przywieźliśmy konia. Halo, oto twój koń, teraz muszę pewnie zsiąść, ta. Okej, okay. Kontrolki mi się z Horizonem mylą. Well, look at this! You failed to mention it was in the possession of bandits. Slipped my mind. Good. Stronger than mine. Aha. I thought you said it was yours. Yes, of course it is. You've done good by me, my friend. Panie kolego, jestem bardzo prawym i sprawiedliwym człowiekiem, więc lepiej takich zagrywek przy mnie nie stosuj. But I've one more thing to ask of you. Done with your games. All right. The hyena lives in a cavern just over those hills. Day and night she roams the desert collecting silica, precious teardrops of the gods. What has happened to those who have interfered is best left unsaid. If I find you've led me on another futile chase, it won't be my words that hit your ears. 1,000 promises. I have no reason to defy you. Don't die out there! Znajdź kryjówkę na wzgórzach na zachód od piramid. No, bardzo chętnie. Raczej nie zrobimy tego w tym odcinku. Aczkolwiek damy radę się gdzieś zbliżyć w tamte okolice. Tak więc myślę, że możemy sobie tam pojechać. I jak najbardziej. Tutaj mamy w ogóle jeszcze tego grobowiec zrobiony. Tutaj nie jestem pewien. Poszedłem do tego Sfinksa, przebadałem to. Aczkolwiek już tam powiedzmy chyba nie zejdę jakby niżej, póki nie zrobię tych całych pieprzonych, wiecie... A tych całych pieprzonych patrzenia się w gwiazdy, o dokładnie. Tak więc nie ma co, na razie. Tutaj placówka, aha, tutaj tylko te skarby były, tam gdzie szukałem jednego z braciszków. No dobra. Czy ja w ogóle, rzućmy okiem jeszcze na wyposażenie. Po co mi, kurde, tamta nasza broń, skoro mam teraz tą? Makabryczny oskard i mam dwa. Więc na pewno się jednego pozbędę na dobry początek. Skraftować nic nie mogę, tarcze jakieś za to mi dropnęły. No i są, kurde, lepsze. Z dystansu i walka wręcz. Wolę takie, które raczej mi boostują walkę wręcz. Wywalmy tą tarczę z metalu i tą tarczę z brązu, bo i jedną i drugą mam lepszą na wyższym poziomie. Dokładnie te same rodzaje. Ostatnio zdobyte berło z siwy. Mech! Niebieskie rzeczy są już na tyle, powiedzmy, słabe, że nie mam z nich większego użytku. Wolę mieć coś, co ma jakieś bonusy fajne. Jakieś krwawienia, choroby czy coś. Swoją drogą, w grze są też bronie przeklęte, co jest interesujące. Ograniczają nasze życie tylko i wyłącznie do tego ostatniego z trzech chyba albo czterech takich barów dużych. Aczkolwiek zadają podobno mocne obrażenia. Tak więc trzeba się mieć srogo na baczności, kiedy gramy. Ty, coś mogę skraftować teraz. Co? Kołczan. A, no tak, bo mi brązu doszło i mogę mieć jeszcze więcej strzał. A chuj, robimy. Legendarny kołczan, proszę państwa, maksymalny. Dziękuję. Gdzie mój achievement za zrobienie czegoś legendarnego? Jedź drogą, bajeku. Nie jestem pewien, jaką drogę obierzę. Jaką chcę tam jechać? Dobra, jakaś taka bardziej pustynna droga. Troszeczkę musimy tam jechać, szczerze mówiąc. Jest to dość daleko, gdzieś wśród tamtych gór. Nie, wśród tamtych. Łopanie, jak to daleko jest. No dobra, trudno, jedziemy. Raczej nie będę się w tym odcinku podejmował, jak już mówiłem, ataku na nią. Chociaż szczerze też wątpię, że to będzie takie proste, ponieważ przy zabijaniu tego poprzedniego, jak go się nazywał, Skarabeusz, troszeczkę to trwało. Musieliśmy zrobić to i tamto, potem jeszcze musiał ktoś nas zwieść. A i tak więc troszeczkę trzeba było się napracować. Ale podoba mi się to, że ona zbiera pustynne szkło, czy jak to się tam nazywa. Ponieważ to oznacza, że być może w jej bazie będę mógł go co nieco zdobyć. O, kurwa, zasadzka. Siema, kurwa, witam panów od zasadzki. Słuchajcie, bo ja mam taki fajny, legendarny żółty miecz. Kurwa, skurwa, potnie na kawałki. Jeb, atak. Goddammit, dwóch naraz. I to mi się podobało. Ciebie też pożegnamy. No to panowie, powalczyliśmy sobie. Fajnie było, fajnie, dzięki. O, nie podziałali za dużo, trzeba przyznać. No ale hej, to tylko głupi kurwa bandyci. Tam jakieś miękkie skóry, ale nie będę teraz się skupiał na polowaniu. Tak, cieszę się, że mam chociaż trochę rozwinięte te wszystkie rzeczy. Co tu się kurwa dzieje? Co ta gra mi pokazuje?
Co to kurwa? Co to kurwa za kwiatek na środku pustyni? Oh boy. Okej. Okay. Ty, czy będzie kolejny i będę musiał jechać śladem kwiatków? Oh, not really sure about that. Jak ja mam tutaj jechać? No lepiej będzie chyba tą główną drogą tutaj pojechać, a nie gdzieś tam lawirować. A zresztą, wiecie co? Chodźmy i zobaczmy. Nieważne, czy zdążę to zrobić w tym odcinku, czy nie. Zobaczmy, jak będzie to miejsce w ogóle wyglądało. Bo tutaj to jeszcze wcześniej nie zawitałem. O chuj. Nie podoba mi się to, co się dzieje. Znaczy, te wszystkie kurwa... fatamorgany, jakieś takie kurwa dziwaczne zbliżenia, które sugerują, że coś jest z nami nie tak. Jeboj, dwie hieny naraz. Hieny, kojoty, chyba hieny. Dobra. Bardzo dziękuję w ogóle, bo dzięki temu mam skóry i jeszcze jakieś pierdółki do sprzedania, tak więc nie będę narzekał. Czy ja nie powinienem niedługo przestać jechać i zacząć raczej iść? Jeszcze kawałek chyba mamy. Może nas tutaj nikt nie dojebie. Cel jest blisko, wezwij Senu. Właśnie, cel jest kurwa za blisko, to się za proste wręcz wydaje być. Zlokalizowano cel. Co my tutaj mamy? Poza hienami, które mogę tam, bardzo chętnie sobie tam pójdę i je wszystkie zabiję. Bo mamy jakąś jaskinię, cokolwiek się w niej znajduje. Tam jeszcze jakieś futra, cel robi zasadzkę. Czy tutaj mamy w ogóle jakichkolwiek przeciwników? To jest totalnie pusto. Nie, przepraszam, coś tu jest. Ktoś tu jest w sumie. To ona? Nie, to jakaś super hiena. Wytyfy. Super hiena! Poluje na ludzi i wpierdala kamienie. Okej, okay, czuję się tak troszeczkę oszukany. Znaczy, no, to jest to, o czym mówiłem. To było w 100% w pizdu w chuj za proste. Żeby on nam powiedział, gdzie jest ta dupa, a potem wiecie, a potem ja tam idę i bang, bang, gotowe. Wiecie, co ja podejrzewam? Znaczy, wątpię, żeby gra odjebała dwa razy to samo, ale co jeżeli ten ziomek tak naprawdę jest tą całą hieną? Tylko oczywiście nas oszukuje, no bo nie chce ponieść konsekwencji. Wie, że kurwa wyruszyliśmy po krew. Ale z drugiej strony współpracuje z nimi ten nasz, wiecie, kolega. Tak więc to troszeczkę dodaje mu jakby zaufania. Chociaż tamten też był jakimś zaufanym kontaktem. Co jeżeli w ogóle ten gościu, który nas wysyła na tę misję, nas jakoś masakrycznie robi w chuja? I każdy, do kogo on nas pośle, będzie po prostu członkiem tej loży. Na samym końcu okaże się, że on sam nas zdradził, sam też jest członkiem tego. I trzeba będzie się z nim pobić, będzie bratobójcza walka, nazwijmy ją tak pseudo-bratobójczą. Żegnaj, hieno! Dobra, tutaj coś się będzie znajdowało. Oprócz oczywiście tych wszystkich skór, które stąd mam. W tej jaskini gdzieś, nie? No wait. Tutaj powinienem być chyba w stanie wejść, tak mi się wydaje. Nie? Coś tu musi być. Przecież tutaj jest kurwa pytajnik. Aha, nie, to jest tak po prostu. Zabij zwierzę. Aha, cała ta lokacja jest po prostu kryjówką tych panter. Dobra, nawet panter, hien znaczy się. No dobra, no to skoro wybiłem kolegów, no to pozostaje mi tylko zabić hienę numer jeden. Hiena number one. Nie powinno być to chyba super trudne. So this is the hyena's lair. No sign of Khaliset, though. The red was telling the truth. I need to figure out where she went. Wytyfy. Czy goś nam podał tak autentycznie lokalizację pieprzonej hieny? Znaczy w sensie jakiejś dużej hieny, jako dużego zwierza hieny? Jeżeli tak, to zostaliśmy srogo wychujani. Dobra, musimy tutaj troszeczkę pociąć. Mogłem zachować ten mój super atak na super hienę. Nie, dobra, okej, okay, zdecydowanie to cała hiena tutaj była. Bo gościu się drze. Dobra, zamknij kurwa ryj, dziomek. Przeszukam sobie lokację. Zobaczę, czy nie ma tu czegoś ciekawego. Wtedy do ciebie wrócę. Przeszukaj... Dobra, dobra, wiecie co, zamknijmy ryj. Znaczy, zamknijmy mu ryj wypuszczając go, bo on jest częścią śledztwa, coś nam powie o tym miejscu. Będę udawał, że spierdalam. O Boże, nie chcę umierać! Otwórz zamek w drzwiach. Tak, dobra, zamknij ryj, proszę. Wszystko obciągnę ci Hadonga, jak tylko się zamkniesz. God damn it. Mercy. Thank you, Magi. The hyena. Where is she? I do not know. I'm the only one left. She took the others away hours ago. Took them where? She kills them. I know it. She... Her hands. Oh, God! Her hands are so bloody! Peace. Ah,
You are free. I will deal with Haliset. Ziomeczku... Where is Haliset taking captives? And why? Dobra. Wow! W końcu przestał się drzeć. Już mnie po prostu strzelał chuj z nim. Przeszukajmy, zobaczmy ślady, gdzie mogła pojechać. A letter. The symbol of the snake is on it. Wąż napisał do niej. Haliset is clearly working with the order. And they don't know she took some of the silica for herself. What was worth the danger of crossing the order? Czyli bardzo chciała dla siebie ten cały, te całe kryształy pustynne. This is where Haliset slept, protected from sandstorms. The lotus flower of rebirth. She must have picked these for a reason. To może dam ją radę jakoś wychujać na te kwiatki, to by było bardzo ciekawe i wygodne. Dobra, to już odkryliśmy. Mam nadzieję, że ten impuls w miarę nam powie, co jeszcze możemy tutaj obadać na ten temat. Jakie żółte znaczki się zwykle pojawiają. Aczkolwiek teraz nie widzę żadnego żółtego znaczka, a jeszcze przynajmniej jedną rzecz musimy znaleźć na temat jej. Tutaj były tylko dwa, może jak wrócę się gdzieś tutaj, to coś będzie. Ten gość więcej nam nie powie. Tak, tam mamy coś żółtego, okej, okay, wbijmy. Now why would one of her loyal beasts be caged? God damn it! Ten miecz jest naprawdę niezły, muszę zobaczyć dokładnie co on robi. Oh shit! Zawsze na początku walki mi idzie najgorzej, bo mi się pieprzy ta kombinacja przycisków. Lewy bumper, żeby wyciągnąć broń i w ogóle aktywować moją tarczę. Prawą gałkę nacisnąć, żeby się zlokować na przeciwniku. I potem jeszcze nacisnąć X, żeby zrobić szybki unik. Dobra, ostatni kawałek dowodu w tym śledztwie. Khufu's tomb. She has detailed every crevice. She has not finished. That is where I will find her. I will head to the pyramids. Dobra. Wygląda na to, że interesowują coś pod grobowcem. Być może zajebiście duży skład pieprzonego pustynnego szkła. To się tak nazywa? No chyba tak. Dostałem za to punkt zdolności. Bardzo miło. A dotrzyj do piramidy Khufu. Dotrzyj do piramidy Khufu. To jest piramida, na której sobie zrobiłem punkt synchronizacyjny, aczkolwiek nie byłem jeszcze wewnątrz grobowca. Tak więc nawet się dobrze składa, będę mógł go sobie chyba tak na świeżo przeszukać. Zobaczymy. Mam dwa punkty zdolności, mógłbym go na coś wydać, ale będę się nad tym zastanawiał później. Na razie uciekam i mam nadzieję, że się wam podobało. Mam nadzieję, że pamiętacie numerek, który się pojawi w którymś momencie odcinka. No i tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba seria z Assassina, czy wam się nie nudzi, czy się wkręcacie tak samo mocno jak ja, ponieważ ja jestem po prostu... No zajebiście mi się cały ten świat podoba. Ogromna jest ta gra, mega ma fajny klimat, tyle rzeczy do roboty. Assassin's Creed odżył. I w ogóle są plotki, że Origins jest początkiem trylogii, która nas zabierze przez Egipt, Grecję, aż do Rzymu. Nie wiem, czy koniecznie w tej kolejności. I tak, Rzym już był, ale był w bardzo dupianej formie. To nawet się nie ima do tego, jak mógłby Rzym wyglądać, gdyby był zrobiony na modłę taką właśnie Originsową. Dzięki, trzymajcie się i pa, pa!